21 sierpnia 1850 roku urodził się Ludwik Rydyger, światowej sławy chirurg. Pochodził spod Grudziądza, pierwsze sukcesy zawodowe odniósł w Chełmnie, zaś od 1887 roku związał się z Krakowem, gdzie objął stanowisko profesora w Katedrze Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawował je przez 10 lat, po czym przeniósł się do Lwowa. W Krakowie jego największą zasługą było przeprowadzenie budowy nowoczesnej kliniki chirurgicznej przy ulicy Kopernika, z 3 salami operacyjnymi i 7 dla chorych, z dużą salą wykładową, laboratoriami i ogrodem dla rekonwalescentów. Uroczyste otwarcie kliniki miało miejsce w 1889 roku. Był to pierwszy w Europie budynek szpitalny wzniesiony specjalnie dla potrzeb chirurgii, bowiem dotychczas wykorzystywano zabudowania poklasztorne. Dziś mieści się tu pierwsza klinika chirurgii ogólnej, tak zwana biała chirurgia. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przechowywana jest klisza szklana, na której fotograf Antoni Pawlikowski reprodukował obraz ukazujący profesora Ludwika Rydygiera z asystentami. Sam obraz znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, zaś w 1915 roku był eksponowany na wystawie sztuki polskiej w Wiedniu, z której dochód przeznaczony był na rzecz legionistów niezdolnych do dalszej służby. To właśnie wtedy powstała reprodukcja fotograficzna znajdująca się w posiadaniu naszego muzeum. Portret Rydygiera wyszedł spod pędzla znakomitego malarza Leona Wyczółkowskiego. Artyście udało się uchwycić charakter profesora, który był osobą pełną temperamentu. Dowcip chirurga był równie ostry jak jego skalpel. Świadczy o tym anegdota głosząca, że podczas wizyty jednego z członków rodziny cesarskiej w lwowskiej klinice profesor poskarżył się dostojnemu gościowi na brak windy. Arcyksiąże odparł: za naszej młodości nie jeździliśmy windami i wszystko było dobrze. Rydygier sponsowiał i wykrzyknął: wasza cesarska mość, za naszej młodości chodziliśmy za stodołę, a dzisiaj już nie wypada. Po miesiącu windę zainstalowano.